W takim razie... Ale nie widzą? No tak, widzą cię. Tylko myślę, że tam na kupłosie, ale nie są chyba, nie? Gdzie mieszkacie? W Kierniewicach. Kierniewice, okej, to da się pojechać pociągiem z Warszawy Wschodniej. W takim razie, kiedy randka? O, zależy z którą. Która jest chętna? Obie. Obie? Aha, czyli trójkąt. Nie, no, aż tak to nie rozpędzajmy się. To w takim razie, skoro są obie chętne, to musimy zrobić jakieś głosowanie, grać się w papierkami nożyce. Kurde. Dobra, dawaj. Dawajcie, Uwaga. O, nożyczki, no to koleżanko. W takim razie, gdzie proponujesz wyjść? Tu nie ma nic ciekawego. No, mieszkamy na takim dosyć No, skiernicę to zadupie, no, tak mi się też wydaje. Bez urazu oczywiście, z pełnym szacunkiem do waszego zadupia, nie? Skąd jesteś? Ja jestem z Warszawy. O, no to w takim razie może spotkajmy się w Warszawie. A, o, na zakupki, do złotych tarasów. No, tak, oczywiście nie z mojej karty. A co, no, Victoria's Secret jest droga w chuj. Patrzyłem staniki, chciałem sobie kupić stringi, nie? Kasy, nie? Victoria's Secret jest w złotych tarasach. Aha, czyli wy na kasę lecicie? Bitch alert, bitch alert! Nie. Sama brzmi... No to czekaj, patrzę na tą koleżankę i tak nie zaprzeczyła, nie? No ona może... Dobra, inaczej, mówię za siebie. Aha, ona leci na kasę. Nie, to taki żarcik, co, nie? Taki żarcik. Kłamiesz, bo patrzysz cały czas na boki i czyli lecisz na kasę, bo widzę to po twoim zachowaniu. A w takim razie jesteś z Kielc? Co wy macie z tymi Kielcami? Jesteś z Kielc? No. A skąd ty masz takie duże Tak wyszło, to geny. Tu mam do ciebie pytanie. Jakie pytanie? Jesteś może drzwiami, bo bym chciał ciebie pukać. Jestem drzwiami? Nie jestem niestety. Kim jesteś? Kim jestem? Moją żoną. No właśnie, jej żoną. A dasz Instagrama? Dam Instagrama, kurde. Dawaj. It's a prank, bro! Ale się raz... Pokaż się, koleżanko. Pograć, no. My name is Optimus Prime. Śliczności. Skąd jesteś? No on cię podrywa, no daj mu. Mazowiecki, a ja też jestem z Mazowieckiego. A skąd? Z Warszawy. To ja z Radomia. No, niedaleko. Niedaleko? No to będzie trzeba się spotkać w takim razie chyba, co? Ja jestem prawiczkiem, więc będzie można zrobić ten pierwszy raz z wami. Jesteście może chętne? Z nami? No dobra, ale ja jestem kobietą, a oni są mężczyznami. No to z mężczyznami może też być. Dobra, ale ja nie przyjmuję w dup. Nie przyjmujesz w dup, to możesz mnie w dup. A ja będę koleżanki. Dobra, sto siwo. Ej, ale czemu ty mi męża podrywasz? Męża? Dobra, na luzie trójkąt, koleżanka, ty też. To możemy wariacie, bo czekaj, bo ja szukam kogoś do słoneczka, czaisz? My guy. O ku... To dawaj! Słuchaj, bo ogólnie my jesteśmy w trójkącie, ja, Dawid i taka Paulinka i szukamy czwartej, no mężczyzny jeszcze. Okay. Żeby ktoś zapinał Paulinkę? No na przykład. A to pokaż Paulinkę. Paulinka śpi w domu. Kurde. A co się stało? Co się stało? Bo mój trzeci ojciec się zestrał. Też my z Ukrainy. Z Ukrainy? No, po prostu mieszkamy w Polsce. O, ale jesteście z Warszawy, nie? Bo Warszawa takie małe miasto, Błonie. Błonie? No. A to ja jestem z Warszawy. A, to bardzo blisko. No, ile macie lat? A moja koleżanka ma 12, ja mam 25. Ile ona ma lat? 19. O, tak jak ja, 19. No. Co tam, koleżanko, w takim razie? Szukasz może jakiegoś męża z Polski? Nauczę cię, będziesz lepiej mówiła po polsku. Ona po prostu nie mogę rozmawiać po polsku. Czemu nie może? Nie umie? No, dlatego ja coś tam przypacię. Dobra, powiedz, ja ciebie lublu. Give me your Instagram. Ja ciebie lubię, to... Ja ciebie kochaju. Widzicie? Chciałam ci powiedzieć, że ja ciebie lubię, to będzie po rosyjsku. A, to przepraszam, właśnie, ja ciebie kochaju. Instagram, please, for me. Dawaj Instagram, dawaj. Ruchaj się. A, widzicie, ja umiem trochę po ukraińsku, miałem Ukraińki w klasie. No nie wiem, jak to ci napisać, czy tak? Napisać, bo ja ten jest ślepy trochę, jestem, wiesz o co chodzi. Ja mam problemy ze wzrokiem. A ma jakieś zainteresowanie, jakieś, wiesz, takie hobby? Masz jakieś interesy? Powiedziałam, że No to ja mogę być jej zainteresowaniem. I może potem twoim interesem. Co powiedziała? Powiedziała, że mogę być. Może być? O, no to w takim razie będziemy musieli pójść na randkę, tylko będziemy potrzebowali tłumacza. Koleżanko powiedziała, że ona lubi chodzić po barach, coś tam wypić. A, ona lubi
wina. No to ogarniemy. Wtedy się bardziej polski otworzy. Będzie mówiła po polsku jak ten, jak najęta. To ogarniemy w takim razie. No. A ona po angielsku? Do you speak English? So. I don't know. A little bit, okay. We can try speak English on the date, okay? No, no może rozmawiać po ukraińsku. No i troszeczkę po polsku, ale ona wstydzi się bardzo. No dobra, nauczymy. Nauczy się. Jedną noc się nauczy mówić po polsku. No, to dobrze, że tylko ja to zrozumiałam. A czemu masz techa? To babcia mi uszyła sweterek. Nie, dobra, to jest fajny drillowiec, dobra, to ty jesteś fajnym drillowcem. Tak, dzięki. Ty live'a teraz masz, czy co? Nie, wiesz, ja akurat szukam chłopaka. To ja jestem chętny. Tak? Co masz do zaoferowania? Tam dużego 15 cm. No dobra, mi pasuje. Jesteś z Olsztyna, nie? No. No to w sumie niedaleko, ja jestem z Warszawy. Można pociągiem, wiesz? No tak, no nie ma problemu, nie? To dobra. Kiedy mam padać? No a kiedy byś chciał? Jak najszybciej. Tak? No pokaż jakieś twoje te ruchy taneczne, drillowcze. Bo ja potrzebuję, wiesz, takiego groźnego chłopaka. O, ruchy taneczne? No, takie, wiesz, jak drillowiec. Nie, dobra. Ja nie umiem, stary. No dobra, to dawaj ninja. Patrz, ninja? No, ninja? Nie, ja umiem karate, patrz, no mogę ci karate. No dobra, to ja się nie będę z tobą bał na schodkach pod złotymi. Poruszamy schodki. Ja cię będę bronił, spokojnie, kochaniutki. No to dobrze. W takim razie możesz dać swojego Instagrama. Pójdziemy na jakieś drillowskie. Trzymaj. A ty jesteś za FC Kryształ Targówek? No, ja kocham Kryształ. A co to kopietar? A co to kopietar? To Kryształ Targówka! Ho? Ale się skurwysyny zajebałem koksem. Stary wstał. Ale nie widzą? No tak, nie chodźcie. Sweat like Ohio, down in Ohio. 5 minutes later. Siema mordzia, co tam? Siema, wszystko dobrze. Wszystko dobrze? No. Co ty taki śpiący jesteś? Nie, bo sobie palę, nie? A, ziółko. Ale waporyzator czy jakiegoś jointa? Butę i bongo, nie? A, butę i bongo. A to przecież strasznie rejebanie. O to chodzi. To ty dobry jesteś, ziom. Termin wchodzi, nie ja. Gdzie są twoje oczy? Nie wiem. Zniknęły. Tylko myślę, że jestem na kosmosie, a nie jestem chyba, nie? Na jakiej planecie? Mars. Czemu Mars? Nie wiem. A co twój stary chciał? Nie wiem, on wszedł i przyszedł na ferowie. No to weź ze starym zjarami. Niech się rozluźni, chłop. Ja nie wiem. Serio, mówię ci.